Dobra. Hejo. No, hi guys, it's me. I witam was na taki typowy, tajemny vlog. Gdyż iż ponieważ Zosia była w końcu na moim treningu, teraz już będziemy razem chodzić na treningi w poniedziałki, więc będzie ich dużo więcej. Jeżeli w ogóle będę miała jakieś filmiki zjazd. No to ogólnie to będzie vlog z treningu ujedzeniowego takiego... gorszego, jak to powiem. Tylko się wytłumaczę zanim, że zanim rozpoczniemy ten vlog, tylko powiem, że ze względu na to, że inny koń, Klaudii, kucyk, nie ma jeszcze swojego siodła, ale pasuje mu siodło Woliego, a Worusowi jeszcze pasuje takie nowe siodło, takie typowo nowe, jeszcze jednego konia, Bronka, no to po prostu musieli się zamienić. No ja byłam typowo nowym siodle, na którym się bardzo niewygodnie jeździło i bardzo ciężko mi było użyć łydki, gdyż po prostu nie miałam tego kontaktu z siodłem. Siodło było tak, a ja łydkę musiałam mieć, powinna mieć tak, zamiast tak, nie? No nie wyglądało to aż tak źle, no ale to ogólnie, jak to czułam, to ogólnie była masakra, cały trening to była masakra. No ale bez wstępnego gadania to... Nie, zapraszam do oglądania. Już jesteśmy u Olusia. Zresztą robi grzywa, tak to jest cały czyściutki. I tak ślicznie wygląda w tym nowym kantarku. Zakładam jeszcze mój czaprak. Jasny, cała granatowa, więc no, mega to wisi, będzie pasować. No tak, jesteśmy malutcy, jasne. Przedłamy. Tak jak jest woli naprawdę. No. Tak. Ale tak ślicznie w tym kantarku wygląda, no Woluś. Nie wiem, czy ja mu zdobę. Woluś. Taki zły jesteś, taki. Ja tak nie robię. Tylko wiesz, jak ktoś zobaczy, to jest taka żarta. Jeszcze pani Klaudyna ma, bo on chyba prawdopodobnie epsika szukuje, nie wiem. A jak on sobie szukuje? No i czekam, kiedy przyjdzie. Sobie teraz właśnie ćwiczyłam program C, tylko później zapomniałam CES i sobie wstępujemy, gdyby nigdy nic. No. Też sobie wstępujemy z Wolusiem i czekamy na panią Klaudię. Dzień dobry, to już druga ja. No już sobie zaczęłam skusować. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. No i ogólnie już tutaj czułam, że to się tutaj jest masakra. Ja nie wiedziałam, że to jest serio taka masakra. Więc już się tak zaczęłam trochę bać, jak mi to w ogóle wyjdzie. No i na początku robiliśmy ogólnie przez cały trening robiliśmy to samo. Robiliśmy sobie jedno taki kwadrat i później jedno koło 20 metrów. No i właśnie tak robiliśmy cały czas w jedną i drugą stronę, tak po prostu, żeby rozróżniałam i żeby umiał ogólnie te... No jak to powiedzieć, no ładnie wyjeżdżać narożniki i robić koła, żeby miałam po prostu tą, jak to powiem, technikę jakby, nie? Bardziej by powiedziałam, że praktykę. No i jeszcze raz wam powiem, że przepraszam za moje łydki, no ale serio, i żeby w ogóle dać jakąś łydkę, to ja musiałam tak odsunąć do tyłu łydkę, jak widać tutaj. No serio, żeby inaczej dać łydkę, to się nie dało, jak możecie teraz zobaczyć z boku, zrobię wam zwolnione tempo. No i jak widzicie, no to była seria jakaś ogólnie, no masakra te moje łydki, tutaj w ćwiczebnym też. No ale widzicie, żeby jakąkolwiek dać łydkę, no to musiałam się serio mega posilić. No i co powiedzieć, jakoś genialnie mi nie szło. No i ogólnie jeszcze ten trening był taki, żeby ćwiczyłam sobie jeszcze mój dosiad ogólnie, no bo skoro robiliśmy cały czas to samo, no to tak ogólnie, żeby... No sobie doćwiczyłam ten cały dosiad, bo ja nie jestem, nie umiem ćwiczebnego nadal. Tam coś tam się uczę, coś tam nie jest źle, no ale cały czas to nie jest jakoś fajny kurs ćwiczebny. Zrobiliśmy sobie jedno koło i kwadrat w angazowanym, w półsiadzie i w ćwiczebnym. No i no. I żeby nie było, że ja tutaj teraz wszystko będę na siodło zwalać, chociaż dużo mogę zwalić na siodło, bo to serio, chociażby tutaj widać, jaka to jest masakra, to siodło.
No bo też sama genialnie nie jeżdżę. No nie jeszcze z tego, że nie znacie jeszcze za dobrze Wolusia, to wam go trochę przedstawię. Ma 1,40 m w kłębiach, widać, jest kasztanowaty. No Woli nie jest za fajny w czyszczeniu. Nie jest jakimś mega misiem, jednak mogę da się do niego przytulić. Nie jest najwygodniejszym koniem, jednak też nie jest jakoś bardzo niewygodny. Jest dosyć do pchania. I ogólnie, jeszcze nie znacie pani Klaudii, to ona jest bardzo dobrą trenerką. Dostała już drugi raz z rzędu na kawaliadzie odznakę tam, że na z najlepszych trenerów i zawodników, to ona dostała taką, jak to mam, no coś, ale odznakę, jakąś tam nagrodę. No i to chyba wystarczy na razie. No bo co, no to tutaj już był galop dookoła. Posiadzie, no i już widać, że ogólnie nie wiem, co się ze mnie działo w tamtym treningu, przy tym siodło byłam już tak zła na to siodło, że chyba po prostu wszystko, po prostu mój cały dosiad tutaj widać w ćwiczebnym poszedł do niczego, to po prostu ten mój dosiad to była masakra, byłam tak spięta i w ogóle ty nie wiem, co tam robiłam, bo ja wam przysięgam, ja zazwyczaj tak nie jeżdżę, jednak też przyznam, że zazwyczaj jeździmy w posiadzie na Wolnym Galopuje, więc też za dużo w pełnym siedzie na łodni nie galopuję, ale ogólnie no przyznam, mój dosiad to jest masakra, no ale później sobie jeszcze to ćwiczyłam i nie wiem, czemu byłam taka strasznie spięta, więc no masakra. Ale widać, że ci strasznie ta łydka musi tak. Pogadowaliśmy sobie siodło, ja mówiłam, że tam przyzwyczaiłam się, coś to dobrze słyszeliście. No i ogólnie, no to masakra z tym dosiad. No i jeszcze tylko powiem, że ogólnie Klaudia robi sobie tak, że ona sobie od razu jak kupuje konie, to od razu sobie je wyrabia, żeby nie robi tak, żeby faktycznie sobie tam tą łydką dawać cały czas, tylko że on za jedną łydką powinien galopować cały czas, a nie, że co jakiś czas się dodaje. Więc ogólnie za dużo łydki nie dodajemy. Pani Klaudia bardziej używa, każe używać bacika, oczywiście leciutko, tak po prostu, żeby dostał, żeby wiedział, że on ma sam siebie jechać, a nie, że mam go cały czas za łydką tak strasznie, nie wiem, szturchać strasznie tą łydką. No ale ogólnie podoba mi się ta metoda, bo faktycznie jakby miałam cały czas tak łodziego, no faktycznie cały czas pchać, no to by była masakra. No i tutaj już bez szczemy trochę lepiej mi szło w ćwiczebnym. Jednak nadal była to masakra, bo miałam strasznie spięte też nogi, widzę. Nie wiem czemu. Jak tylko próbowałam na chwilę rozluźnić, to za to cały dosiad to już w jeszcze gorszą tragedię. Więc ogólnie nie wiem, o co chodzi. Jeszcze muszę sobie trochę to wszystko doćwiczyć. No bo pamiętajcie, że każdy się uczy i każdy popełnia błędy. Ja najwięcej tych błędów mam tak naprawdę w wymowie niż wieście. No żartuję, ale ogólnie tutaj już poszło trochę lepiej. Pani też mówiła, że tak mi idzie trochę lepiej bez szczemion. No i też teraz się przyzwyczaiłam, też było trochę lepiej. Natalia, tu się tak kojarzy z Natalią. Mi też, Boże. Taki są. Nie! Ale czaj, że to się liży. No ale chyba nie zostało, mi się wydaje. No tak, tylko taka w takim opakowaniu też się nie miał. Ja, no Biorki, czyżby to nie jest słodkie? Jest. O matko. Ty robisz tak nieładnie. Jak tak robisz, byle by było tak zdenerwowane.
To zrób tak delikatnie to drugie, takie wiesz. No i jeszcze wyżej tutaj. Tutaj jeszcze tam. O. Tak. Pięknie. Blasy malutki. Też tutaj uśmiech. No. Super. Uję. No. Jedz sobie. I muszę nagrywać ładnie. Czy tak? To już będę musiał stabilnie trzymać i nie będę nagrywać po prostu. Zresztą go czyści, bo jeszcze mamy 45 minut, więc jeszcze możemy dużo rzeczy porobić. Czeka, wyczyścimy. To jest kolejny koń Klaudi. No, jak widać, coś nieco nie jest czyste, więc a fajnie, no nie powiem. Don't get lost, 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. Dobrze, już tutaj wszystko widzieliście. No i później już pojechałam do domu i w ogóle tam już tego kopytka zrobiliśmy tam w myjce. Jeszcze wyczyściliśmy sobie tam brąkę, co widzieliście. No i nie wiem co powiedzieć, no trening masakra, to słyszeliście jako mój komentarz. No nic nie zrobię. Na następnym treningu jeszcze nie wiem, może być lepiej, może będę miała filmiki, może nie. I zobaczymy. Więc... Bye.